Witamy w magazynie Feles Weekend po pierwszym tygodniu rozgrywek futbolowej Ligi Szóstek i zapraszamy do oglądania nas przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Zobaczmy, co w programie. Mamy kilka nowości. Na początek mecz tygodnia. Przyjrzymy się bliżej spotkaniu Rafi z Bujakowianka. Następnie goście Feles. Będziemy rozmawiać z Janem Barańskim z drużyny 34 z Ligi B1. Kolejny materiał to akcja-reakcja, więc przyjrzymy się temu, jak na boiskowe wydarzenia reagowała ławka rezerwowych. No i kolejny nowy materiał to między słupkami będziemy obserwować poczynania bramkarzy. Zobaczymy także nowy taki informacyjny dział Lubię to. Następnie wyróżnimy najlepszych zawodników tygodnia w każdej z lig, a więc szóstki tygodnia. No i na koniec wydarzenia, najciekawsze wydarzenia pierwszego tygodnia. No a w międzyczasie też omówimy sobie krótko wydarzenia w poszczególnych ligach. Tak więc nie przedłużając, siadamy wygodnie przed komputerami i ruszamy z kopyta. Liga A, mecz tygodnia, czyli nowy materiał, który będzie się ukazywać co tydzień, mecz tygodnia, który wzbudził największe zainteresowanie. W tym tygodniu jest to mecz Rafi z Bujakowianka i śledziłeś, można powiedzieć, od kuchni to spotkanie. Tak, no, wybraliśmy ten mecz, on się zapowiada bardzo ciekawie. Rafi z czołowa drużyna Ligi A z poprzedniego sezonu, także w niższych ligach utytułowana, zdobywała mistrzostwo Ligi C i wicemistrzostwo Ligi B. Kontra Bujakowianka, więc mistrz Ligi B1, dodatkowo dwa ciekawe transfery w Rafisie. Łukasz Wójcik, który kiedyś w pierwszym sezonie w barwach Słonecznego Patrolu grał przeciwko Rafisowi, teraz występuje w jego barwach, tak więc zapraszamy na materiał. Łukasz, jaki numer? Na razie 18. Z ósemki nie mieli? Nie, kapitan się postarał i zadbał. Będą nowe stroje. Już jest. Także będą nowe. Czekajcie. Brawo, Kojo! Bojan, jaki plan na drugą połowę? Plan na drugą połowę? Taki sam, grać swoje. Rozgrywać sobie piłeczkę, konterkę. Mamy teraz szybkich zawodników.
większość przepracowała dobrze okres zimowy. I tak, no i doświadczeniem, piłeczką wciągać, no może kolejne bramki, aczkolwiek wynik jest satysfakcjonujący. Dziękuję. Przed tygodniem w magazynie przedsezonowym nie wspominaliśmy o Rafisie jako kandydacie do mistrzostwa. Natomiast no, ten mecz pokazał, że naprawdę chłopcy są w gazie. I to, co mi najbardziej utkwiło w pamięci, to przejście z obrony do ataku. Te kontry w ich wykonaniu no, to były 2-3-sekundowe akcje. Momentalnie znajdowali się napastnicy pod bramką. A co ciekawe, nawet nie napastnicy, bo Grzegorz Biernacik, który grał na obronie w Rafisie, no to był tak naprawdę graczem meczu i obrońca z wielką szybkością przedostawał się pod pole karne rywali. Tak, zgadza się. To mówił zresztą Bojan w tym krótkim wywiadzie w przerwie, że zawodnicy dobrze przepracowali okres zimowy bez kontuzji, między innymi Stępień, Adamczyk, do tego właśnie ta dwójka szybkich nowych zawodników, więc to rzeczywiście spory atut Rafisu. Do tego doświadczenie, ułożona gra w defensywie, świetny bramkarz, więc Bujakowianka no, kompletnie nie mogła sobie poradzić. No, a druga też jest sprawa właśnie z samą Bujakowianką, że zagrali jakoś tak dziwnie, bez werwy. Jakiś taki marazm w tej drużynie, brak powrotu do obrony. No to jest jedno, że Rafis szybko do kontry wychodził, natomiast Bujakowianka praktycznie do tego powrotu nie miała. No i przegrała zasłużenie. No to jest najgorsze, myślę, że dla Bujakowianki, że ten wynik w pełni odzwierciedla to, co się na boisku działo, bo może kilka okazji Bujakowianka miała, ale generalnie no to deklasacja. Na szczęście można powiedzieć Bujakowianki, może być fakt, że ten mecz przyszedł jako pierwszy tak nieudany, bo rzeczywiście no, tak jakby chcieli, a nie mogli. Znaczy tak, no, w Pucharze też przegrali pierwsze spotkania, potem się otrząsnęli tak. I doszli do finału, więc może to jest jedyny chyba powód do optymizmu na kolejne mecze. Natomiast jeśli mówimy też o wysokich zwycięstwach, no to należy wspomnieć wysokie zwycięstwo od TB Edukacji nad debiutującą trzynastką. W trzynastce taki miks nowych zawodników i doświadczonych, m.in. Tomasz Hadaj się pojawił. Tak, ja mam też wrażenie, że zwycięstwo to było na stojąco. Generalnie nie włożyli dużo wysiłku w ten mecz, doświadczeniem i umiejętnościami technicznymi zdeklasowali rywala. No tak, trzynastka się trzymała, można powiedzieć, że przez 20 minut było 1-0 do 21 minuty. Teb przyszedł licznym składem, wrócił Szymon Tajs, jest też Mielec w składzie. No i to tak de facto musiało się skończyć wysokim zwycięstwem. Natomiast to, co zaskakujące, to rozmiary wygranej Teglasu nad Elektriksem, bo można było się spodziewać zwycięstwa Teglasu, tak jak było w poprzednim sezonie, ale aż tak łatwego, pięciobramkowego, no to się nie spodziewałem. A przypomnijmy, że do Elektriksu wrócił Artur Katarzyński, więc tak. To też przed meczem mogło zwiastować, że no, ten wynik będzie na korzyść. No, strzelił jedną bramkę, ale też wcześniej tak. z tego, co wiem, zmarnował kilka okazji, więc no, ten powrót no, nieudany. Wygrywają Czyżyny z Klepą. Przed tym meczem kapitan Szymon Bauchan mówił, że Klepa teraz to już zupełnie inna drużyna, że będą chcieli powrócić do korzeni, że będą chcieli grać piłką i bawić się przede wszystkim, a powiedzmy wynik i uplasowanie się w tabeli no to rzecz drugorzędna. No jak pokazało to spotkanie, no to bardziej Czyżyny jednak będą się liczyć w walce o czołowe lokaty niż Klepa. No i fajny mecz Dzidy w przód z CA Sharks. Przed tym spotkaniem użytkownicy i uczestnicy futbolowej Ligi Szóstek twierdzili, że CA Sharks bez Kopciucha, bez Masiuka to już nie ta drużyna. Jak pokazało to spotkanie, no siła ofensywna jest w tej drużynie.
więc z nadzieją mogą patrzeć zawodnicy tej no, ekipy. Ale z Didą zabrakło. No z Didą zabrakło, więc, natomiast no, ten mecz też pokazał, że Dida chyba bardziej poważnie traktuje ten sezon od poprzedniego i tam była mega skupienie, mega mobilizacja i bardzo zależało chłopakom na osiągnięciu dobrego rezultatu. Sebastian Lis z ławki rezerwowych no, wychodził z siebie i mobilizował z Przemkiem resztę graczy, którzy byli na boisku. Więc no, ten mecz może pokazywać, że lepsze czasy nadchodzą dla Dzidy. Tak, no jeśli mówiliśmy też o Klepie, no to tak jak powiedziałeś, oni wracają jakby można powiedzieć do historycznego składu, nie mają jakichś wielkich indywidualności, więc pewnie będą bawić się grą. Celem, tak jak mówiłeś, nie jest mistrzostwo, a gdzieś miejsce w środku stawki. No CJ Sharks mieli w poprzednim sezonie skład w miarę równy i widać, że to odejście tych dwóch zawodników nie spowodowało jakiegoś wielkiego zawahania formy. No i też zwycięstwo Piometu nad Technowerkiem 5-2 to jakby jest uzupełnienie tych wyników Ligi A. Czas teraz na gościa w magazynie FLS Weekend, tak jak w poprzednim sezonie Piotrek rozmawiał na boisku KS nad Wiślą, no i tak i teraz też będziemy mieć gościa w magazynie. Tyle, że się zmieniła trochę pora spotkania, bo rozmawialiśmy z Janem Barańskim, a więc graczem drużyny 34 w piątkowy wieczór po meczu z Wiktorią Kraków. Tak więc zapraszamy na ten materiał. Zapraszamy. Witamy z wyjazdowego studia magazynu FLS Weekend. Jest z nami Jan Barański, kapitan drużyny 34. Cześć Janku. Cześć. Jesteśmy prosto po meczu 34 Wiktoria Kraków. Janku, okazałeś zwycięstwo, aczkolwiek z tyłu tam pokrzykiwałeś na kolegów, że jednak nie wszyscy wracają się do obrony, że nie tak to miało do końca wyglądać. No tak, no dzisiaj nie było obrońców w ogóle prawie w składzie. Ja też z musu jestem obrońcą, grałem na bramce. Niektórzy mówią zapchaj dziura, inni mówią nie do zastąpienia, ale tak czy inaczej rzeczywiście zabrakło odpowiedzialności z tyłu w grze i to jest coś, naprawdę jesteśmy źli na siebie mimo dobrego wyniku, mamy dużo pracy przed sobą. A co z tym bramkarzem? Czy to już będzie twoja taka właśnie przypisana stała pozycja, czy jednak poszukiwania na tej pozycji trwają? Nie, no ja jestem Gennaro Gattuso, zawsze walczę w polu, ale bramkarz akurat nie mógł dzisiaj być, ale zasadniczo Artur, który grał z nami już w Pucharze Ligi, będzie naszym nowym bramkarzem. Ja jestem jakby wdelegowany jako taki rezerwowy, jakbym nie mógł grać po prostu. Wygrywacie się na inaugurację sezonu. W zimie wiemy, że graliście w Pucharze Ligi, czy oprócz tego jakieś sparingi przeprowadzaliście, jakieś treningi? Graliśmy dwa sparingi tylko w zimie niestety, bo Orlik, z którego korzystamy, no jest nieczynny w zimie jak większość Orlików, dlatego w ogóle jeszcze dopiero w przyszłym tygodniu będzie można na nim grać, więc w zasadzie bardzo kiepsko te nasze przygotowania wyglądają. No więc stąd pewnie właśnie jesteśmy źli na siebie po tym meczu, bo to rzeczywiście widać brak zgrania. A czy kadra jest już zamknięta, czy jeszcze będziecie myśleć nad jakimiś wzmocnieniami? No już raczej nie spodziewałem się żadnych nowych zawodników. Myślę, że to jest optymalny skład, o ile wszyscy będą przychodzić oczywiście. A ktoś może odejść? Raczej nie. Nic mi o tym nie wiadomo. Powinienem wiedzieć może, ale nic nie wiem na ten temat. Janku, gracie w lidze B1. Jak oceniasz losowanie, które było przed sezonem i potencjał, w którym miejscu wy możecie na koniec sezonu się uplasować? No jeżeli chodzi o losowanie, ja myślę, że obie ligi są dosyć wyrównane. Może troszkę Liga B2 jest troszkę może mocniejsza, ale to jest na papierze. W lidze szóstek zawsze się zmienia sezon na sezon. Także jeżeli chodzi o to, jak my się możemy uplasować, to na pewno mierzymy w awans, to na pewno. Myślę, że podium to jest minimum, które nas zadowoli. Wśród uczestników futbolowej Ligi Szóstek panuje taka opinia, że wy, czyli 34, Darmat i Geozeni, to są te trzy drużyny, wśród których wyłoni się mistrz Ligi B1. Ty też tak uważasz, że właśnie najwięksi rywale to będą i Geozenit, i Darmat? Dokładnie tak myślę. Nie wiem jak Darmat. Z Geozenitem wygraliśmy jeden sparing w zimie, więc chłopaki muszą popracować, bo to się zweryfikuje w meczu o punkty bardziej. Nie wiem jak z Darmatem, ale myślę, że to są te trzy drużyny, które będą tutaj walczyły na pewno o podium i o mistrzostwo Ligi. Janku, wróćmy jeszcze troszkę do historii. Ty wywodzisz się z drużyny Husaria, Kraków. Tak jest, tak. Powiedz, bo chyba nie było okazji, żeby powiedzieć o tym, skąd powstał pomysł na powstanie drużyny 34? No to znaczy troszkę już tam kiedyś rozmawialiśmy, mówiłem dokładnie. No właśnie na tym Orliku przy szkole 34 gramy. Tak, ale gramy od ładnych paru lat. Co skłoniło, żeby właśnie odejść z Husarii? Czy właśnie koledzy namawiali, żebyśmy jednak stworzyli coś Dokładnie tak. No ja Husarię grałem skądinąd niż z tego Orlika na 34.
Ale właśnie na 34 no, grałem od kilku lat z chłopakami i oni też namawiali, żebyśmy tutaj założyli drużynę jednak do Ligi Szóstek. A ja z Kusario się umawiałem, że możliwe, że to będzie tylko jeden sezon, może dłużej. Wypożyczenie takie. Coś takiego. Także myślę, że koledzy z Kusari nie mają mi tego za złe. Ja zawsze kibicuję Kusari jak najbardziej. Wiem, że wczoraj wygrali. Tak, śledzisz wyniki. Oczywiście, Kusaria, oczywiście zawsze. Także bardzo mnie cieszy, że jednak się udało, że grają w Lidze C. No i wczoraj wygrali. Wielkie gratulacje dla Kusari. Patrząc na Kubę Ruszkiewicza, ja odnoszę takie wrażenie, że ten chłopak strasznie przypomina mi Kubę Błaszczykowskiego. Podobny numer na koszulce, też z tyłu napis Kuba, podobne ruchy, czy też w drużynie panuje taka opinia, że to jest taki właśnie Kuba Błaszczykowski? No musi dużo jeszcze popracować, żeby być tak jak Kuba Błaszczykowski. Ale tak naprawdę to Kuba nie ukrywa, że bardzo ceni Błaszczykowskiego i trochę stara się wzorować na jego grze. Nam pasuje to do naszej taktyki, chyba wychodzi mu to nie najgorzej, więc oby tak dalej, rzeczywiście coś jest na rzecz. Czyli 34 mistrzem Ligi B1 na koniec sezonu, po tych 13 meczach. No, myślę, że tak. Tego ci życzę. Dzięki. Janek nie ukrywa to, co też mówiliśmy tydzień temu, że celują w awans. Wiemy, i to też jest prawda, którą wszyscy wiedzą, że tak naprawdę powinny trzy drużyny teoretycznie się liczyć w walce, czyli 34 Geozenit i 34 Geozenit Darmat. No a 34 poradziło sobie dość gładko z Wiktorią i trzy punkty mają ze sobą. No tak, trzy drużyny, które wymieniłeś, wygrywały zdecydowanie. To jest niejako potwierdzenie, można powiedzieć, tych opinii, że Darmat, Geozenit i 34 to będą faworyci. Te trzy drużyny strzeliły rywalom ponad 10 goli. Więc wysoko wygrywały. Mój faworyt uległ, Ambergold uległ Kalineksowi. Kalineks zagrał znakomite spotkanie. No i po meczu kapitan mówił nam, że panowie jednak bierzcie troszkę nas bardziej serio i bardziej poważnie pod uwagę, bo my tutaj tanio skóry nie sprzedamy i będziemy chcieli zagrozić tej trójce. No tak, no i zagrali rzeczywiście świetne zawody. Przede wszystkim imponowała gra w obronie. To jak cały czas byli blisko rywali, wiemy, że Ambergold gra techniczną piłkę i w ten sposób próbuje rozmontować rywali, natomiast tutaj nie miał praktycznie w ogóle miejsca na to, żeby rozgrywać piłkę, żeby przyjąć nawet zagrania z pierwszej piłki, były niedokładne, no cały czas ta presja Kalineksu była, no i jedyne co muszą poprawić to trochę skuteczność, bo w końcówce meczu z Ambergą mieli naprawdę sporo sytuacji i dużo strzałów niecelnych, ostatecznie dopięli swego, ale w kolejnych meczach może się ta nieskuteczność zemścić. No właśnie, jak poprawią tą skuteczność, to naprawdę będą godnym rywalem i możliwe, że jednak przez większość kapitanów zespołu i przez większość zawodników grających w tej lidze mogą być niedoceniani, co też będzie działać na pewno na plusy tej drużyny, bo będą atakować jakby z tylniego rzędu. Liga B1 ciekawa w tym tygodniu, Liga B2 również ciekawa i tutaj można powiedzieć, że starzy wyjadacze zdominowali miniony tydzień. Mam tu na myśli przede wszystkim Krakiem, bo ta drużyna w osobie Rapacza, Kwiecińskiego plus wzmocniona świeżą krwią, no dała niesamowity popis lekcji graczom z Furii. No tak, w tym momencie jest Krakiem jest mieszanką rutyny z młodością. To jest po dojściu trzech zawodników, właśnie Kasiuty i przede wszystkim chyba Hajduka do Krakiemu, no to mamy naprawdę tam miks właśnie doświadczonych graczy jak Rapacz, Kwieciński z takim właśnie nieco młodszym Narybkiem i to jest, wiemy, bardzo skuteczna mieszanka, tak? Tym bardziej, że to są zawodnicy o wysokich umiejętnościach, więc myślę, że w tym momencie Krakiem to jest jeden z kandydatów do medalu. Tak, ja pamiętam, że zawsze jak grałem w Football Managera, to zawsze dobierałem skład połowa zawodników starszych, połowa zawodników młodszych i to zawsze to połączenie doświadczenia rutyny i młodości dawało sukces, nieskromnie powiem. Natomiast troszkę zawiodła Żyrafa, może nawet nie troszkę, tylko bardzo zawiodła. Zawiodła dlatego, że przegrała mecz, ważny mecz, no i zagrała bez tych zawodników, którzy tak naprawdę dali jej Puchar Ligi. No tak, doświadczony zespół Krakiemu poradził sobie znakomicie, natomiast Żyrafa osłabiona brakiem kluczowych graczy z Pucharu Ligi, Stefanika, ta trójka Sadowskiego, Kasińskiego, no, nie dała rady. Też problem był z bramkarzem, bo jak się po meczu okazało, no to ten bramkarz w awaryjnym trybie został ściągany. W awaryjnym trybie został ściągnięty i tak nie do końca grał na maksimum możliwości, praktycznie wszystko to, co leciało w bramkę, to wpadało. Więc na pewno Żyrafa musi grać w tym najmocniejszym składzie, żeby liczyć się w walce o medale. Natomiast Finy z Inni, no to pokazali to, z czego słyną, czyli szybką grę z kontry, praktycznie wykorzystywali każdy błąd Żyrafy. Tak, Grzegorz Cichy tu się nam objawił, o którym będziemy mówić w dalszej części programu. Tak, i generalnie no, skuteczni Finy z Inni byli do bólu. No i Żyrafa wysoko przegrała.
Natomiast to, co myślę, mecz taki najciekawszy w lidze B2, no to masa tak Solar. Tak, zdecydowanie. I tutaj trzeba powiedzieć, że Solar ponownie jakby walczył do końca i w końcówce przesądził sprawę wygraną, odrabiał straty, przegrywał już 3 bramkami. No i tak jak masowi mówili po meczu, Piotrek Jakubowski czy Łukasz Denis, no że to frajerska porażka, no to tak to trzeba chyba... No tak, wygrywali już 4-1. Jeśli i 3 bramkami się prowadzi, to... Z takim rywalem i wiedzą, że to będzie jednak jeden z głównych kandydatów do mistrzostwa, no to ten mecz trzeba za wszelką cenę wygrać. Nieważne jakim sposobem, jakim stylem, ale po prostu trzeba mecz wygrać. Natomiast no, ciężko powiedzieć, rozprężenie, nie wiem, zadecydowało o tym, że... No tak, że no, też... Solard z każdą bramką, którą strzelał, jeszcze bardziej pobudzał się do działania. Tak, nawet w momencie, gdy prowadził 5-4, to jeszcze chciał cisnąć, mówić, że siadamy, atakujemy. Więc no, widać było, że się nakręcał. Tak, po tej bramce drugiej, trzeciej to już było wiadomo, że oni tego meczu nie mogą przegrać. Natomiast no, Solard wygrał i będzie jeszcze pewnie mocniejszy. Tak, tak. No. Też kapitan szykuje niespodziankę, być może już w najbliższym meczu zagra. No to będzie na pewno ciekawy ruch. Tak, o szczegółach na razie informujemy. Informujemy, będzie to niespodzianka, tak. Więc proszę śledzić na bieżąco naszą stronę internetową. Pewnie niebawem będzie ciekawa informacja odnośnie tego, kto wzmocni drużynę Solar Developer. Więc tak, no Solar też rzeczywiście wygrał, będzie pewnie jeszcze mocniejszy i już jest mocno, jeśli ta osoba jeszcze dojdzie to jeszcze... i będzie rzeczywiście grała, znajdzie czas na to, żeby grać w lidze, no to będzie jeszcze mocniejszy, no a przed Solartem przecież mecze z Dream Teamem, mecze z Krakenem, no tak, mecze z Avistem. Dream Team, trzeba wspomnieć, wysoko tak, wygrał, wysoko wygrał. Czy łatwo sobie z nią poradził. I co ciekawe, w tym meczu Robert Dąbrowski nie był wiodącą postacią, tylko inni zawodnicy, m.in. Nowy Sobutka. I Filip Jurecki, tak, który podobno, no nawet nie podobno, tylko był zgłoszony do drugiej drużyny. Jak się okazało, była to zasłona dymna kapitana Pawła Cielenia. Przed meczem został dopisany do pierwszego składu i to już jest gracz pierwszego składu. Liga C przed nami i tutaj zapraszamy na materiał akcja-reakcja. Tak, przyjrzeliśmy się bliżej ławką rezerwową podczas meczu Wilo-Husaria. Nie ukrywam, że ten mecz został wybrany ze względu na Husarię, bo oni zawsze żywo reagują, no ale przy okazji mieliśmy też okazję zaobserwować, jak na boiskowe wydarzenia reaguje ławka Wilo FC. Dobrze, dobrze.
ten materiał też pokazuje, jak, że w Husarii tak naprawdę mamy dwie wielkie indywidualności, Michał Kielawa i Wojciech Szkutnik, dwie indywidualności, które dobrze się dogadują. Ale co ciekawe, co pokazał też ten materiał, że bardzo ciężko czasami jest wejść z ławki rezerwowych na boisko. Zawodnicy jednak nie zawsze chcą schodzić i Wojtek Szkutnik musiał naprosić się zawodników, żeby wejść na plac gry. Co ciekawe, to czasami właśnie nawet kapitanowie mają problem, żeby się doprosić zmiany. Pamiętam taką sytuację w Ferajnie, tak, gdzie Piotrek Miecznik często nie mógł wejść na boisko, natomiast tutaj rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Natomiast też widać było, jak trochę inaczej ławki reagują. Wiadomo, że nie byłem cały czas przy ławce Wilo, więc może się okazać, że gdzieś tam te reakcje były bardziej żywiołowe. Natomiast no, widać, że Husaria jednak chyba bardziej żyła tym spotkaniem, a przecież mecz był na styku, więc w zawodnikach obu drużyn mogło być nerwowo, mogły te nerwy buzować. Ale widać, że Husaria żyje tymi spotkaniami. Ja myślę, że Husaria jest pobudzona od minionego sezonu, a przede wszystkim od tych dwóch ostatnich meczów, które wygrała. Teraz ustabilizowała skład. Wydaje się, że ten skład jest bez kontuzji. Jest wielki optymizm w drużynie i jest atmosfera, co też bardzo ważne, więc no, przed tą drużyną mogą nadejść lepsze czasy, ale zanim przejdziemy Natomiast trzeba powiedzieć, że w Lidze C3 tam mamy jednak solidnych rywali. Tak, oczywiście. W tym tygodniu objawiły się AS Romy między innymi, które no, kapitan zapowiadał przed sezonem, że będą bić się o awans, natomiast wiele osób no, wątpiło w to i w komentarzach nawet była opinia, że z Delfi sobie nie poradzą. A tutaj łatwe zwycięstwo. Tak, mieliśmy przeciwstawienie silnej gry w postaci siłowej taką, jaką preferuje Delfi, przeciwko właśnie technicznej, którą od zawsze, odkąd pamiętam, AS Romy gra. Tak, dokładnie. Jeśli mówimy też o Lidze C3, no to trzeba wspomnieć o Sęk-teamie. Sęk-team uzupełnił skład trzema nowymi zawodnikami, w szczególności jeden to na pewno będzie wzmocnienie, bo jeśli mówimy o Bielachu, no to jest zawodnik... Tak, jeśli przychodzi gracz z drużyny Medicine, tak, z futsalu to... Medicine, która tak dobrze gra w piłkę halową, no to niewątpliwie na boisku futbolowej Zeszutek ta osoba musi się wyróżniać i co pokazał pierwszy mecz, wyróżniała się. Dokładnie tak, ustawił obronę Sęk-teamu, tam na początku zdarzył się jeden błąd, ale to przy wyprowadzeniu piłki, to też kapitana Sęk-teamu akurat no, niepotrzebne zabawy, zresztą mieliśmy taką sytuację, że tam za chwilę znowu zawodnik Porty się bawił pod polem karnym, też się to skończyło golem. Tak więc no, Sęk-team myślę, że będzie groźny dla najlepszych, a ci najlepsi wygrali swoje mecze dość pewnie, zarówno Isis i Duma Katalonii pokonali odpowiednio Niezniszczalnych i Cookies różnicą 4 i 3 goli, tak więc faworyci nie zawiedli, wygrali. Jeśli mówimy o Lidze C, no to też trzeba wspomnieć o pierwszej grupie i drugiej. Tak jest. A więc grupa pierwsza, starcie brązowych medalistów. Salwa z Polską Myślą Szkoleniową. Wygrana Salwy, myślę, że dosyć pewna, choć też na pewno pomógł im bramkarz, broniąc kilka strzałów myśli. Natomiast przy wyniku 2-1 dla Salwy kapitan Mateusz Grochal lekkie zdenerwowanie wyraził w rozmowie ze mną, bo akurat rozmawiał ze mną, tam chłopcy jego grali, on na chwilę podszedł do mnie i jak zobaczył, że 2-1 jest, no to on mówi: słuchaj, muszę uciekać szybko na okres rowych, bo coś może dziać się niebezpiecznego. Natomiast jak pokazał przebieg meczu, szybko się z tego otrząsnęli, poszła druga, trzecia bramka i ten mecz wygrali, no i Salwa zapisuje 3 punkty i czeka na kolejnego rywala. Tak, jeszcze efektowniej wygrał drugi z faworytów tej ligi, Rzymła Siermięga, która no, można powiedzieć, że zmiotła z boiska Brada Collective. Tutaj nie było w ogóle wątpliwości, 9-0 i szybka gra Rzymły, no to widać, że to granie, mimo że na innym boisku, no to jednak miało przełożenie na ten mecz konkretny. No i też trzeba powiedzieć o udanym starcie FC Buczers. To jest zespół, który no niejako został przywrócony do Ligi C, ale pokazał w tym spotkaniu, że jeśli skład jest optymalny, w spotkaniu z KPPN-em, które nomen omen też dobrze rozpoczęło, bo wygrało ze Spartanem pierwszy mecz wysoko. Więc jeśli skład Buczersów jest optymalny, no to oni mogą rywalizować. Optymalny to jest wtedy, kiedy przychodzi Bekas. Bekas, tak. No to była gwiazda tego spotkania z KPPN-em. Więc Buczersi myślę, że spokojnie mogą o środek stawki sięgnąć. Jak najbardziej, jeśli tylko forma dobrze taka jak w meczu z KPPN-em, to jak najbardziej. Z KPPN-em, który w pierwszym dniu rozgrywkowym, 10 marca w poniedziałek, wygrał swoje spotkanie ze Spartanem, więc no,
i wygrał przekonująco, więc to zwycięstwo Butchersów też powinno dodatkowo pokazać, że wygrali z mocnym rywalem. Liga C2, no i tutaj mamy powrót Lokomotivu na właściwe tory. No tak, zwycięstwo z 16. Batalionem Powietrzno-Desentowym, czyli no, popularnie już się przyjęła nazwa 16, no to na pewno jest warte uwagi, nawet mimo braku guzika w 16, no to który w pucharze tą drużynę ciągnął, to jednak trzeba powiedzieć, że Lokomotiv pokazał dobrą piłkę i wrócił Kołodziej, pozyskał Lokomotiv bramkarza, więc wydaje się, że problemy kadrowe, które miewał w poprzednim sezonie, już są za tym zespołem. No i zwycięstwo 5-3 na pewno to jest dobry prognostyk na kolejne mecze. Wiemy, że ta Liga C2 jest bardzo wyrównana. Mieliśmy zresztą tego dowód we wtorek, gdzie mieliśmy dwa remisy 3-3. Meteor z AKS-em oraz Lin Paszyn z AFC Canarinhos. Tak więc... Pokazuje, że ta liga, że te wyniki w minionym tygodniu, że no, tutaj nie będzie wystarczała taka sama liczba punktów na koniec sezonu, tylko będą się pewnie liczyć bramki, bo tych zespołów, które będą zainteresowane awansem, będzie więcej niż dwie. Tak, bramki bezpośrednie spotkania, więc w każdym meczu trzeba starać, bo nie wiadomo, czy właśnie bilans bramkowy. A z doświadczenia możemy powiedzieć, że na końcu sezonu to jednak zawodnicy zdają sprawę, że ten pierwszy mecz sezonu, no to tam trzeba było, nie wiem, jedną bramką strzelić, że była szansa na wygranie, że albo trzeba było jakoś inaczej podejść do tego spotkania. Więc już od pierwszego spotkania Liga C2 pokazuje, że będzie niesamowicie wyrównana, no i wygrywa gramy swoje, wygrywa bardzo przekonująco, bo 5-0. No i teraz moje pytanie jest takie, czy ta wygrana nie zaszkodzi tej drużynie, bo pamiętamy z poprzedniego sezonu, jak gramy swoje wygrało 3-4 mecze z rzędu, no a potem wysoki spadek. No tak, natomiast trzeba wyciągać wnioski, prawda, więc zobaczymy, czy gramy swoje z tego poprzedniego sezonu wyciągnęło wnioski. Natomiast trzeba powiedzieć, że też ciekawe, jakby ten mecz się potoczył, gdyby nie obroniony, czy spudłowany, no obroniony karny przez Kamila Sowę. Grzegorz nie wykorzystał tej świetnej okazji, jeszcze przystanie 0-0, więc Gdyby tutaj padła bramka, to kto wie, jak by to się potoczyło, bo do przerwy było tylko 1-0, no a w drugiej połowie to po prostu katastrofalne błędy przy wyprowadzaniu piłki. Można się zastanawiać, czy gramy swoje grało w szóstkę, czy może w ósemkę, bo tam także dostawali podania od rywali. Przed nami kolejny materiał, tym razem materiał z Ligi D i Wojtek, kogo obserwowałeś? Obserwowałem Jerzego Marajdy, to jest bramkarz FC po 40. Wiele uczestników zgłaszało nam, żeby jakoś bardziej docenić bramkarzy, że to są bardzo ważne postacie w drużynach, więc zdecydowaliśmy, że oczywiście zgadzamy się z tą tezą, więc zdecydowaliśmy też, że będziemy obserwować to, jak drygują bramkarze linią obronną swojej drużyny, jak interweniują. No i zapraszam teraz na materiał właśnie z meczu FC po 40 PH Olipra, no i między słupkami Jerzy Morajda. Thank you.
Jerzy Morajda, mam wrażenie, to jest przykład na bramkarza, który dysponuje niesamowitą zwinnością. On naprawdę wyłapuje takie piłki, które nie mają prawa przejść. No tak, zwinny, dobry refleks też ma i przede wszystkim też idzie do końca. On nie boi się rzucić pod nogi. To cecha charakterystyczna wielu bramkarzy, tak, że oni kamikadze, tak, idą gdzieś do końca. Natomiast tutaj trochę, szczerze mówiąc, jestem rozczarowany, bo akurat mało miał okazji do interwencji. No, kilka widzieliśmy, natomiast generalnie dużo strzałów Olipry było niecelnych, więc trochę mało. Tak, natomiast zalecamy do oglądania tego bramkarza, bo naprawdę popisuje się niesamowitymi interwencjami. No i też jest bardzo ekspresyjnym bramkarzem, tak? On nie stoi po prostu cicho między słupkami, tylko cały czas pokrzykuje na obrońców. No tak, ale to mogę zdradzić, że właśnie będziemy wybierać takich bramkarzy, którzy między bramkami, między słupkami żyją, tak? Bo to jest ciekawe, jeśli ktoś na przykład jest bramkarz, który nie reaguje na boiskowe wydarzenia, no to ciężko, on się nie wyróżnia, tak? I to ciekawy materiał jest wtedy, gdy widać, jak bramkarz żyje. A jest kilku takich, widzę, zapewniamy, nie można się nudzić. Mamy listę już zrobioną, także będziemy na pewno tych bramkarzy obserwować. Jerzy Morajda to FC Port 40 to Liga D1. Liga D1 to przede wszystkim zwycięstwo szkolnych nawijaczy, których chyba nie doceniliśmy tydzień temu. No, trzeba powiedzieć, że pominęliśmy ich i to był błąd. Trochę, nie wiem, zapomnieliśmy, czy o tym, że oni przecież grali. Myślę, że pamiętaliśmy, ale braliśmy, gdzieś mieliśmy w głowie, jak Kukiz wypadło i ta postawa drużynowa nie przełożyła się na indywidualne osoby, które są w tej drużynie. Przebłyski, prawda? I te przebłyski na przykład w meczu z Ambergold. I tam kilku zawodników naprawdę jest klasowych, chociażby też Tomasz Kosek, tak, z Porty Kraków, który w Porcie grał pierwsze skrzypce. Natomiast zwycięstwo pewne i rzeczywiście kilka razy tych przeciwników nawijali. Znakomita postawa przede wszystkim Tomasza Sumka, właśnie tymi driblingami też obronę rywali rozmontowywał, no ale też nie zapominaj o tym, żeby grać piłką i to też taki charakterystyczna cecha, że mimo, że wyszkolenie techniczne umiem dryblować, to też chcą grać piłką. Tak. No i mamy udane debiuty nowych zespołów. No tak, bo można powiedzieć, że oprócz Frytek, czyli twojego faworyta, już coraz mniejszym są. Wszystkie zespoły, które grały ze starymi wyjadaczami, no to wygrywały. Wygrywało GDP z B3K, wygrało AP Sportivo z Rzezimieszkami Łobuzami, Gozenit B wygrał z B9 Salvator. Tak więc jedynym tym nowym zespołem, który nie pokonał uczestnika z dłuższym stażem, no to właśnie były Frytki belgijskie w Krakowie, no ale to też na własne życzenie niejako. UBS oczywiście trzeba zaznaczyć, że grał do końca, natomiast pomogli wydatnie gracze Frytek, po pierwsze marnując dobre okazje, a po drugie popełniając fatalne błędy w okolicach własnego. Tak, no i UBS Kraków pokazał też, że warto grać do końca, bo to może przynieść upragniony cel, w tym przypadku to był remis, i ta drużyna dobrze zaczyna sezon. Pamiętamy, że ta drużyna zawsze te początki miała gorsze, w poprzednim sezonie rozkręciła się dopiero pod sam koniec. No tutaj jest remis. Jest punkt od razu. Tak, jest na wejściu. Pierwszy raz w historii UBS nie przegrał na inaugurację, także to jest na pewno powód. To też może to zapowiadać, że lepsze czasy przychodzą dla tego zespołu. No i Liga D2 przed nami. No i tutaj można powiedzieć, że Cinema City zaskoczyło wszystkich, a przede wszystkim na pewno nas zaskoczyło.
Pamiętamy tą drużynę, która niestety spadała z Ligi C, a w tym momencie no to jest zespół, który może bić się o czołowe lokaty. No tak, zdecydowanie trzeba powiedzieć, że dołączyło do tej drużyny trzech nowych zawodników, oprócz Michała Świeczka, który przyszedł z Budrolu, dwóch nowych w ogóle w FLS zawodników, Wieczorek i Wąż, no i tak widać było, że oni się ze sobą dobrze rozumieją, więc tak poszperaliśmy, gdzie oni Co prawda, Bojanowicz nie gra, ale duch Bojana unosi się wszędzie i menadżer załatwił dwa dobre transfery. Tak, Sparta Kazimierza Wielka, tak więc już nie tylko Rafisz czerpie z tej drużyny, a także coś zostało dla Cinema City, no i widać, że dwóch bardzo, bardzo dobrych zawodników dołączyło do tej drużyny. No i Cinema City pewnie pokonała Pelikany. Pelikany na tej doświadczonej już drużyny no, nie były w stanie jakby nawiązać walki, ale na pewno jakieś punkty w tym sezonie zdobędą. Nie są to absolutnie, nie będą to, myślę, chłopcy do bicia i kilka punktów na pewno zdobędą, a Cinema City naprawdę pokazała się z bardzo dobrej strony. Ciekawe, jaka suma odstępnego była za wyszkolenie tych graczy rzucona przez Spartę Kazimierza Wielka. To oczywiście tak pół żartem. No ale kapitan Paweł Bojanowicz, wiemy, że niestety... Już nie kapitan. A już, no właśnie, już nie kapitan. Były kapitan, nie zagra w tym sezonie, obowiązki przejął Mariusz Dybał. No ale jak widać, był obecny na spotkaniu, no i też myślę, że sprawa tych transferów, no właśnie, czy to jego, czy to brata. Sprawka, no ale tego dowiemy się w najbliższym czasie. No i ciekawy mecz FC Blumeni, TKK w Oświecenia. Ja muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie na minus postawa Oświecenia, bo znam ten zespół z futsalu i wydaje mi się, że zawodników tej drużyny stać na wiele, wiele więcej. No mnie zaskoczyła na plus postawa FC Blumenów z kolei, bo można było sądzić, że TKK łatwo sobie poradzi, że Blumeni może też podejdą jakoś bez wiary do tego spotkania, a tymczasem się okazało, że walczyli jak równy z równym i długo wynik był nierozstrzygnięty. Znakomicie grał Niedźwiecki, natomiast TKKF na pewno musi poprawić swoją grę, jeśli patrząc na przykład na Cinema City, tak jak teraz grało, jeśli chcą no, dzielić i rządzić w tej lidze, no to muszą grać na pewno lepiej. A Blumeni pokazali, że też nie będą odpuszczać walce o czołowe lokaty i też będą się liczyć. No brakowało trochę chyba wsparcia w przodzie dla Niedźwieckiego, ale on zagrał kapitalne zawody. Można powiedzieć, że jednoosobowo w pojedynkę rozmontowywał tą obronę, szarpał cały czas do przodu, no a w Oświecenia zabrakło Turczyka, Antasa, czyli zawodników, którzy mają ciągnąć tą drużynę. Oni w następnym meczu już mają się pojawić, w następnym meczu, który zagrali w niedzielę i zagrają z nową drużyną. Tak, FC Bonsai wycofało się z rozgrywek, czwartkowy mecz z Nick Timonim doszedł do skutku, natomiast udało się pozyskać zespół, który zastąpi. To jest ciekawy zespół, bo złożony tylko z obcokrajowców, tak więc zobaczymy, jak ten miks, można powiedzieć, jak będą się dogadywać, chociaż być może to są nawet z jednej narodowości, z jednej firmy w każdym razie, więc może z komunikacją nie będzie źle. My mamy okazję poćwiczyć języki obce przy okazji, tak więc dla nas to też ciekawe doświadczenie. Natomiast uzupełniając jeszcze Ligę D2, no to trzeba powiedzieć, że bez zmian w Blennikom Team, a więc strzela Barzyczak, ale drużyna przegrywa z Kateoreą, porażka 2-3. Zobaczymy, czy w kolejnych meczach ta tendencja niekorzystna Breni się odwróci, bo przypomnijmy, że ten zespół w poprzednim sezonie tylko zdobył jeden punkt, też bez zwycięstwa zakończył sezon. Tak więc no, nowe rozgrywki i też od porażki rozpoczęte. Za nami analiza zmagań we wszystkich ligach, a przed nami nowa kolejna rubryka. Tak, lubię to, a więc można się spodziewać, coś związanego z mediami społecznościowymi, a konkretnie Facebookiem. Coraz bardziej popularne są fanpage'e drużynowe, więc postanowiliśmy się przyjrzeć i przejrzeć kilka tych fanpage'ów. No to kilka drużyn FLS ma takie fanpage'e, więc zaczynamy może od Dream Teamu. No i tam zwrócenie uwagi na to, że w czołówkach klasyfikacji indywidualnych po tym meczu z Brygadą znajdują się gracze Dream Teamu. Kolejny ciekawy fanpage, to myślę, że przez osobę kapitana AK Tak, i myślę, że to jest jeden z najciekawszych do tej pory fanpage'ów, opisy są najbarwniejsze, tak, najciekawsze tak, i najbardziej zabawne, wydaje mi się. Szczególnie tutaj mamy opis po meczu z Meteorem Kraków, no i zobaczmy, mowa m.in. o narzuceniu
topornego stylu. No i też o tym, że kuje frajerska porażka w ostatnich minutach. I pozbycie się trzech punktów. Tak. Więc no, jest to najbardziej aktualny wpis. Nie odnotowaliśmy wpisu po zwycięstwie nad Rocket Fuel, więc no, ciekawe, czy kapitan będzie pisał tylko po przegranych, czy po zwycięstwach również też będzie wpisywał na swoim fanpage'u różnego rodzaju informacje. No i ciekawe informacje znaleźliśmy na fanpage'u Deniko Maza, tak? Tak, no to jest ciekawy, można powiedzieć, styl prowadzenia tego fanpage'u, taki przegląd prasowy, też trochę dowcipnie, między innymi o kontuzjach zawodników, o tych, o badaniach, o testach zawodników. Była mowa o tym, że Jakub Dziedzic był testowany w Monachium. Też z fanpage'u dowiedzieliśmy się, dlaczego nie grał między innymi Filip Madejski w meczu z Solartem. Tak. To też była absencja, zastanawialiśmy się dlaczego. No to na fanpage'u Masa tak otrzymaliśmy odpowiedź, kontuzja wyeliminowała tego zawodnika z gry, no i jak też kilku innych, między innymi Napora. Natomiast też mają być wzmocnienia. Tak, no i mogliśmy też dowiedzieć się, że dlaczego Marcin Pyla wybrał ponownie grę w Maza tak. Jeśli chcecie wiedzieć dlaczego, no to zapraszamy właśnie na ten fanpage. No i jeszcze żyje fanpage Husarii Kraków. I tutaj na pierwszy rzut oka wspaniałe zdjęcie autorstwa, podejrzewam, Wojciecha Stuczko. Takiego dobrego ducha drużyny i nadwornego fotografa, można powiedzieć, tej drużyny. Ja pamiętam, że Arnymika Nocnika miała swojego fotografa. Teraz wiemy, że Husaria Kraków ma swojego fotografa. No i też dość aktywnie prowadzony ten fanpage. Aktualizowane są informacje na bieżąco. Tak, jeśli mówimy jeszcze o aktualnościach, no to też AS Romy. AS Romy kiedyś miały swoją stronę. Na futbolową? Tak, natomiast teraz tam już przestali działać. Też przerzucili się na Facebook, więc to też pokazuje, że te fanpage stają się coraz bardziej popularne. No i tam też aktualny wpis odnośnie indywidualnych osiągnięć, że też na pierwszych miejscach w klasyfikacjach indywidualnych ci zawodnicy się znajdują. To tyle jeśli chodzi o Facebook. Teraz czas na wyróżnienia, więc najlepszych zawodników pierwszego tygodnia. Zmienił się trochę sposób wyboru zawodników w tym momencie. Zarówno gracza meczu, jak i kandydatów do szóstki przedstawiają bezpośrednio kamerzyści, bezpośrednio po meczu, więc ten wybór no, jest na podstawie niejako ich wrażeń, a nie konkretnie statystyk, więc myślę, że to jest korzystna zmiana. No i jeśli chodzi o Ligę A, no to w bramce mamy Pałaszewskiego, w obronie Biernacika, Prodziewicza i w ofensywnej formacji Paczka, Rudzik, Augustynia, graczem tygodnia Biernacik z Rafisu. No, świetne podłączanie się do akcji ofensywnych z obrony, także w obronie gra skuteczna i to jest gracz tygodnia, widzę. Liga B1 przed nami, w bramce Herban, dalej Musiał, Grabiec, Ruszkiewicz, Grzesiak, Kucharski. Grzesiak z Kucharskim strzelili po 6 bramek, natomiast na chodzi Grzesiaka decydowało to, że strzelił no, jedną taką bardzo ładną bramkę piętką i to dla niego wyróżnienie gracza tygodnia. Tak, natomiast to trzeba powiedzieć, że w kolejnych meczach pewnie będzie im trudniej, no bo już rywale będą mocniejsi. I Liga B2 w bramce Gajoch, w obronie Kwieciński, Stankiewicz, w formacji ofensywnej Hajduk, Jurecki, Grzegorz Cichy. Graczem tygodnia Grzegorz Cichy, który z reguły grywał w Finezyjnych w obronie, natomiast w meczu z Żyrafą ustawiony bardziej z przodu. No i znakomicie dysponowany motorycznie i fizycznie i też skuteczny. Liga C1 w bramce Szwed, w obronie Labzik, Homa i pomoc atak to jest Lelek, Bekas, Mroczek. Bekas graczem tygodnia, no, zawodnik, który strzelił 5 bramek w meczu, w którym wynik zakończył 7-2, no, musiał zostać graczem tygodnia. No i to pokazuje to, co mówiliśmy już wcześniej, że z tym zawodnikiem FC Buchers może patrzeć z optymizmem w przyszłość. Tak, Liga C2 w bramce Sowa, w obronie Głogowski, Torba, w pomocy Tenerowicz, w ataku Kołodzi, Pancerz. Graczem tygodnia Sowa, czyste konto, obronione rzut karny i wiele innych interwencji. Kto wie, jakby potoczył się mecz gramy swoje, gdyby nie właśnie bramkarz. Liga C3 przed nami, w bramce Grabara, dalej Bielach, Cięciwa, Patnaik, Drożniak i Miłek. Graczem tygodnia Radek Cięciwa. No, nie do przejścia w drugiej połowie, zwłaszcza zawodnik drużyny East TV Sport. No i w drugiej połowie meczu z energiami Batalii Tak, dokładnie.
No i zwycięska bramka właśnie w tymże meczu, no to pokazuje, że Radek jest w wysokiej formie. A też ISTV zremisowało pierwszy mecz z Los Piwones, więc bardzo udany tydzień dla tej drużyny, to należy podkreślić. Przechodzimy teraz do Ligi D. Liga D1 w bramce Mazur, czyste konto w meczu z FC po 40, w obronie Miska, Jarczewski i w formacji opresywnej Łącz, Sumek i Krężoły. Graczem tygodnia Tomasz Sumek ze Szkolnych Nawijaczy. No tak jak mówiliśmy, świetny mecz, głównie asysty, no ale też kilka ciekawych driblingów i naprawdę pokazanie wysokich umiejętności. Liga D2, Witek w bramce, dalej Formicki, Wieczorek Izbiński, Niedźwiecki Wąż, graczem tygodnia Andrzej Lewanoga-Niedźwiecki. No wspaniały występ przeciwko TKK Poświęcenia. Co prawda zespół nie wygrywa, jego zespół nie wygrał tego meczu, natomiast Andrzej pokazał, że no, że jest w wysokiej formie, no i ta lewa noga naprawdę ułożona świetnie. No tak, i też świetna bramka, o tym jeszcze będziemy za chwilę zresztą mówić. No i na koniec przygotowaliśmy, jako że jest to futbolowa Liga Szóstek, to przygotowaliśmy 6 ciekawych wydarzeń, to co nam utkwiło w pamięci. Niekoniecznie to są, no to jest można powiedzieć taki miks futbolowej Ligi Śmiechu, najładniejszych goli, parad, czy jakichś popisów technicznych. Kolejność jest przypadkowa, więc nie jakby ocenialiśmy wedle tego, co nam się najbardziej podobało, co nie, więc zaczynamy może od numeru 1. Niestety tutaj musieli się znaleźć gracze Interu, bo to jest ewenement futbolowy. Ciężki tydzień. No ciężki tydzień, natomiast trzeba no, jakby zewrzeć szyki i walczyć dalej. Natomiast no, bramka samobójcza bez kontaktu z rywalem, no, to jest pierwszy gol w FLS, który nie ma strzelca. Bo zawsze przypomnijmy, że zapisywaliśmy gole samobójcze zawodnikowi z drużyny przeciwnej, który ostatnio dotknął piłki. Natomiast tutaj gol samobójczy padł w pierwszej akcji meczu jeszcze bez kontaktu piłki z rywalem, więc no, ciekawa sytuacja. To jest ciekawa sytuacja, no i no, musiało się to tu znaleźć. Sytuacja numer 2 to jest pechowe boisko numer 2 na Nadwiślanie. Ciekawe rzeczy się tam działy w tym tygodniu. W poniedziałek byłem naocznym świadkiem 3 goli samobójczych, a także nieszczęśliwego zdarzenia zawodników Asociaru. Gol samobójczy w meczu Żyrafa Finezini, także kuriozalny gol w tym samym meczu dla Żyrafy. Także samobójcze trafienie Delty Dębica. No i potem zderzenie właśnie zawodników Asociaru. No i w środę kolejne ciekawe zdarzenie. Gol dla Jolly Roger. No to też gol kuriozum. Tak więc no, to boisko dla niektórych zawodników w tym tygodniu nie było zbyt szczęśliwe. Mówiliśmy o meczu Geo-Zenit Inter Kraków, no to tutaj trzeba powiedzieć, to jest trzecia nasza sytuacja o bramce Piotra Pasternaka, no bo bramka cud miód malina. Tak, kapitalne uderzenie i warto oglądać skróty meczu FL, żeby takie gole oglądać. No, coś wspaniałego. Dużo bramek Geo-Zenit strzelił, ale ta chyba była najładniejsza. Zdecydowanie. Kolejna sytuacja to numer 4, Cinema City i rozklepanie obrony Pelikanów. Co prawda można powiedzieć, że to był kontratak, można powiedzieć, że to już była końcówka meczu. Natomiast no i tak fajnie pograli na jeden kontakt. Kilka podań, no piłka jak po sznurku chodziła, więc to chociażby też pokazuje, że Cinema City no ma potencjał. W poprzednich sezonach takich akcji nie rozgrywali. Piąta sytuacja, no to interwencja Sebastiana Krupczaka z meczu AKS Kabaret Rocket Fuel. No Seba tutaj pokazał wysoki kunszt i wyciągnął się jak struna. Dokładnie tak. No i ostatnia sytuacja, mówiliśmy już o Andrzeju Niedźwieckim sporo, no i tutaj też pojawia się jako szóste wydarzenie. Jego bramka w meczu z TKKF Oświecenia. Najpierw udany dribbling przy linii końcowej, zejście do środka, no i strzał idealnie w okienko bramki Oświecenia. No i to by było na tyle, to wszystko z dzisiejszego programu. Zapraszamy na boisko, zapraszamy też na magazyn w kolejnym tygodniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.